No to siemaneczko. W kolejnym odcineczku pewnego tajemniczego sprzętu. A mianowicie tego. No cóż mogę powiedzieć, no. Zamówiłem sobie do niego gaźnik i tą osłonę dolną. Miałem ją dorabiać na tym odcinku dzisiejszym, ale doszłem do wniosku, że jest to nieopłacalne. Za 30 zł kupię nowo, a tak czy inaczej muszę gaźnik mniejszy kupić, bo PZ30 jest za duży i jest problem z odpaleniem. Po prostu cylinder już jest trochę przejechany, jest mała kompresja i nie zasysa paliwa. Trzeba mu pomóc wstrzyknąć i wtedy odpala. Więc doszedłem do wniosku, że kupię sobie jeszcze gaźnik i przy okazji osłonę i założymy, żeby się nie męczyć, nie dorabiać tego. Dostałem zaproszenie od skauta 1981, bo jego Sangyang podobno chodzi zarąbiście, więc w następnym tygodniu szykujcie się na odcinek ze skuterów. Mam nadzieję, że się uda, pogoda dopisze. No to podjedziemy do skauta i coś tam się pobawimy. Na razie lącińce też poczeka chwileczkę. Ładnie jest, piękny, kurde, tym botnikiem to normalnie tak ładnie teraz wygląda, że jasny piero, normalnie aż szkoda jeździć. Ale no chlapie, kurde, nie wyłapuję tego błota, no, całe plecy mam brudne, jakby nie to, no to bym dzisiaj pojeździli lącinem. Ale to będę musiał zmienić na plastiki od MRF-a. Zobaczymy jak z tym stelażem, no na razie się nikt nie odzywa, ani nic, no ewentualnie jak nie będzie żadnych tam, można, ojej, piasta mi pękła w lącinie. Pękła mi tu piasta. O tej mocy nie wytrzymuje piasta. No niestety, pewnie się koło rozleci za niego, ale to już ciul. No jak się nikt nie będzie odzywał, no spróbujemy zrobić stelaż. No kupywać, jak mówiłem, kupywać nowego nie kupię. No i tyle, no. Dla mnie jest to po prostu nieopłacalne. Zrobię sobie ładny, fajny, nowy stelaż, ewentualnie i tyle. Więc w dzisiejszym odcinku przejedziemy się gangusem. Może wjedziemy w jakieś kanionki, zobaczymy. Na wszelki wypadek założyłem jakąś osłonę taką prowizoryczną na filtr, bo chcę się tak na spokojnie pojeździć, ale wiecie jak to u mnie jest, więc dlatego wolę się tutaj zabezpieczyć. Dzięki temu będzie można wjechać w trochę bardziej wymagający teren. Buty założyłem, racingowe rękawiczki są, więc cóż więcej chcieć. Cały secik jest na gangusa. Dobra, palimy maszyny. Jeszcze jakaś aktualizacja mi się wgrała na GoPro. Będę musiał zobaczyć, co to za aktualizacja. Co ona pozmieniała w ogóle. Może nie będzie się ciął tak. Nie ta noga. Jeszcze do końca nie wyleczona, chociaż już jest ok. Zobaczycie, jak gangus pali. Od jednego kopa, nie? Dobra, poczekamy chwilę, jak się rozgrzeje, więc widzimy się na miejscówce. No to zaczynamy zabawę, jedziemy prosto. Zobaczymy, jak tu jest. Spróbujemy przeskoczyć na drugą stronę.
jedziemy dalej kaniąkiem. Ojej. Tutaj jest dużo piasku. Kurde, tu jest dużo piasku. Oj, żebym się kiedyś nie wpierdzielił w coś takiego, bo będzie problem. Nie zjedziemy na dół. Pełno powalonego drzewa. Ojejo. Myśl. Nawrotka. Szkoda czasu. Nie chcę, motorek chwilę dychnie, ale strasznie mi się koło grzebie. Zobaczymy, co tutaj się... Ojej, kur. A błociaro. To bez obciążenia, w ogóle nawet nie stanąłem na motorku. A już wchodzi błoto. O kurde. A tu wszystko spłynęło. Patrzcie, ile tu piachu jest. O. Szersze opony by się przydały. Ojej. Tu to wszystko chodzi pod nogami. To ja bym wjechał w ten piasek. My tu przyjedziemy. Przyjedziemy, to się nie martwcie o to. Ja tu przyjadę, Speedback Rider. To jest do przejechania. Dobra, jedziemy w dół. W dół. Ojej, ale wchodzę się. W dół, a potem do góry. Tutaj z tego co widzę, to już chyba nigdy nie wyjedziemy do góry. Bo tutaj wyjeżdżaliśmy pitbike'iem pod tę górę. Ale cała sekcja ziemi zjechała po prostu z tego. I chyba już tutaj się nie wyjedzie pitbike'iem pod to. Oj, patrzcie, to wszystko co tutaj jest takie, to wszystko zjechało z góry stąd. Tak lało. Kurde, jesteś, albociar. Popiero nam go to wypchnął. To błoto. A kurde, jarąbane bąki. Przynajmniej na twardsze deczko wepchnąć. Już wyjadę. Dobra, jest. Dobra, próbujemy na drugą stronę. Teraz muszę go jakoś przez to przełożyć. Jest. Dalej już powinienem przejechać.
Pojedziemy jakoś bokiem może. Kurde! Rąbana twoja mać. Tam dalej by przejechał. Zjedzie tu jakoś? Tak, muszę zgasić. Może jakoś z tej góry zjedzie. Rebimy biega może. Nie, trzeba będzie hamulca trzymać tym. O, ja pier... O kurwa. Ojej. Ja pierdzielę, nogę mi zaklinowało. Ale zjechali my z góry. Kurde! Oślepnę zaraz. Nie no, zaraz oślepnę chyba. Do oczu się kurde wbijają. Zaraz normalnie oślepnę. O skurwie, alem zawalił w kierownicę. O, ojej, prąd przechodzi. O. O. Muszę to rozchodzić. Przeżyję, nie bójcie się o mnie. Gorzej było czasem. Dobra, robię chwilę przerwy, bo zmęczyłem się. Muszę jakoś przejechać na drugą stronę i wyjechać już stąd, bo... O, nie mam siły. Kurde, cały jestem pogryziony przez te komary i bąki. Kurde mele, jeszcze te latające kleszcze, czy jak to się tam zwie. Dobra, palimy, wracam. Bo z tej jazdy nic nie będzie. Jeszcze oślepnę i co? Do przodu się nie bije, bo to będzie trochę męczarni. Robimy nawrotkę. Ho, ho, ho. Byłaby nawrotka. Byłaby nawrotka. Oj. Dobra, jedziemy.
zalało dziada. Nie, dzisiaj nie podejrzę, że coś, wszystko mnie zaczyna denerwować. Nie mam dzisiaj frajdy z jazdy. Jest chyba nadal, nie wiem czy przestawiałem go wreszcie, czy nie przestawiałem. No, z zimowych ustawień. Za dużo paliwa dostaję. Dobra. To już będę miał wyjazd. Więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. O kurde, tak niezadowolony to już dawno nie byłem. Dość, że urlop mi się kończy. Wszystko mnie denerwuje. Jeszcze motor nie chce chodzić tak jak chcę, jakbym chciał. Koniec. No zdarza się, trudno. Więc do następnego, trzymajcie się, hej.